I could be with a girl and she can't dance. Let's start it again. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Piłka nożna to sztuka, a w dzisiejszym meczu obejrzymy 22 artystów, którzy, jak mamy nadzieję, przygotowali nas na niezapomniane widowisko. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bram. Uwaga, chyba będzie gol! I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Frank Rijkaard. Nicolas Lodeiro. Niedokładne teraz podanie. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Felix przed wyśmienitą szansą. Alain Saint-Maximin. Jest! Dwie bramki przewagi. A ledwie chwilę temu świętowane było prowadzenie. 2-0. Gramy dalej. De Jong. Atak pozycyjny. Kombinują, jak przedrzeć się w pole karne. Pierre-Emerick Aubameyang. Rafinha. Kibice zdecydowanie domagają się strzału. João Felix, jak to rozwiąże? Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Frank Rijkaard. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Insigne, teraz przy piłce. Przy piłce Insigne. Lorenzo Insigne. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. A więc mamy 3-1. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Pewne wejście we własnej szesnastce. Russell.
De Jong dostaje piłkę. Lorenzo Insigne. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Saint-Maximin z piłką. Przejęte podanie i koniec tej akcji, a było naprawdę niebezpiecznie. Zdecydowane wejście bez faulu. Szansa na gola. Drużyna miejscowa rzadziej bywa przy piłce. Oddają inicjatywę przyjezdnym. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest dla nich korzystny? Jak widać, różnymi metodami można osiągać dobre rezultaty, a wysoki wskaźnik posiadania piłki może być drogą do celu, ale też nie musi. Jak widzimy, znowu są w defensywie. Spokojnie teraz pod polem karnym. Czekają na właściwy moment. To musi wejść! Obronił to! De Jong ma teraz piłkę. Teraz Dest. Nie dał szans na groźny strzał. Tomku, jedno ci powiem. Nadal nie mogę uwierzyć, że nie ma gola. Ta interwencja pierwsza klasa, a raczej klasa światowa. Samuel Chukwueze. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. No. O, to było niesamowicie groźne. Siły strzału, wielu może mu pozazdrościć. A teraz dwóch zawodników z ławki wchodzi do gry. De Jong. De Jong ma teraz piłkę. Jakunia ma teraz piłkę. Z piłką Frenkie de Jong. Dobrze blokuje to uderzenie. Podanie dochodzi do Ousmane Dembele. Lodeiro. Dobra interwencja bramkarza. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. I dobrze teraz w obronie. Nie przepuścili tego dośrodkowania. Krótko rozegrany stały fragment. Dobra centra w szesnastkę. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Drużyny gotowe. Pani sędzia też. A więc wznawiamy grę po przerwie. Aubameyang, João Félix, może teraz dobrze dograć do partnerów. Podanie przyjmuje Aubameyang. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Co z nią teraz zrobi? Pewnie teraz kasuje tę akcję. Jak teraz rozwiąże tę sytuację? Piłka oddana rywalom. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać.
Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Nici z tego kontrataku, tracą piłkę. Nicolas Lodeiro. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Nicolas Lodeiro. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Co wymyśli w tej sytuacji? Podanie dochodzi do Usmana Dembele. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Jakunia ma teraz piłkę. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo! Spalony. Minimalny, ale jednak. Sędzia na posterunku. Rafinha. João Félix. Aurélien Tchouaméni. Ależ teraz podanie w uliczkę. Tak jest, proszę Państwa, kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą 3 trafień. Aktualny wynik to 4-1. Nicolas Lodeiro. Serginho Dest. Nicolas Lodeiro. Acuña otrzymuje podanie. Odbiór czysty. Nie ma faulu. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. João Félix, jak to rozwiąże? Dalej jest ciekawie. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Dembele. I piłkę ma Usman Dembele. Lodeiro, może być groźnie. Gol, proszę Państwa, był bezlitosny. I po tej bramce jest 4-2. De Jong. Serginho Dest. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Piłkę dostaje De Jong. Zagranie do Dembele. Doskok do rywala i po akcji. Mają teraz szansę na kontratak. Dobre podanie do Aubameyanga. Lemar z piłką. Co teraz zrobi? No i gol! 3 bramki przewagi. Niewiele czasu do końca. Chyba jest już pozamiatane, drodzy Państwo. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Usman Dembele. De Jong dostaje piłkę. Przerwał teraz Aubameyang, odbiera mu piłkę. Sam Maximan z piłką. Czy trafi do siatki? Ależ to... No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. Ale na karnym się nie skończy, bo jeszcze sędzia sięgnęła do kieszeni po czerwony kartonik.
fatalnie. Trudno będzie tu coś wskórać. Udało się! Broni karnego! Duże brawa! Nie wrzucają. Krótkie podanie. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Teraz jest konieczny powrót do obrony. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Jest za linią obrony, uwaga! Górą Onana! Nie ma bramki! A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Odbiór w ataku, pachnie tu golem. No i koniec meczu. Zespół gości schodzi z boiska zawiedziony. Pewnie nie tego się dzisiaj spodziewali. Niestety, dziś zespół zagrał poniżej swoich możliwości. Liczyłem, że wyżej zawiesi poprzeczkę, ale okazał się po prostu słabszy. João Félix przed wyśmienitą szansą. A la Saint-Maximin!